Czy UFO porywa ludzi? Się na temat zaginięcia Travisa Waltona. Historia, która nazywana jest też uprowadzeniem tutaj tak Travisa Waltona przez kosmitów. Oczywiście ja to dzisiaj sprawdzę, przeanalizuję, przedstawię argumenty za i przeciw. Jestem też ciekawcowy na ten temat, sądzicie, a więc dzisiaj historia tajemnicza, historia zaginięcia Travisa Waltona, eee, co tak naprawdę tam się kryło? Kto jest za to odpowiedzialny? Czy to jest jedna wielka mistyfikacja? Czy rzeczywiście kosmici tego dokonali? Po co to zrobili? Jakie mieli w tym cele? Cel, co chcieli w ten sposób uzyskać? Czyli jeżeli jego porwali, to mamy się czuć tak naprawdę no, przerażeni, bo też może to nas spotkać. Dlaczego jego wybrali, a nie innych? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w cywon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku. Zarejkujcie go. Link do tego fanpagea znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat historii zaginięcia Trawisa Waltona. Oczywiście przedstawię tą historię, natomiast na końcu pozostawiam Wam do oceny, czy wierzycie tą historię, czy też nie. Historia też nazywana uprowadzeniem tutaj Trawisa Walk, e, Waltona przez UFO. Będę bazował informacja, informacjach, które zostały przedstawione na Wikipedii, ale też dopowiem oczywiście. Informację od Ciebie, komentarz, yy, tak, no bo słyszałem tą historię, czytałem na temat tej historii, mam swoje opowiedzenia na temat tej historii. Zaginięcie Travisa Waltona było spowodowane domniemanym porwaniem przez UFO amerykańskiego drwala Travisa Waltona 5 listopada 1975 roku. Tylko ja powiem w ten sposób, od no, razu tutaj już taki po prostu dam jakby w w trend, w trend, tak, to nie w trąd tylko w, w takich kilka słów o Ciebie, że kwestia jakby porwanie i ufo to źle brzmi, bo jak my słyszymy porwanie, to już nam się zapala lampka, aha, oku, pobicie, coś takiego i tak dalej, tak? Więc tutaj y, może pomóc bardziej uprowadzenie, tak jakby słyszymy słowo po prostu porwanie, to zawsze to jest pejoratywnie, no bo ten człowiek po prostu przeżył, tak, więc, natomiast tak, tutaj no po porwaniu ludzie też tak, też potrafią przeżyć, tak, no natomiast po prostu jakby to porwanie źle to, ma to taką złą konotację, można powiedzieć. No i teraz tak, więc Trawisa Waltona 5 listopada 1975 roku, gdy pracował na terenie lasu państwowego Apache Stigriffs, Niedaleko Snowflake w Arizonie. Walton zaginął na 5 dni i 6 godzin, po kilku dniach poszukiwania z użyciem psów gończych i śmigłowców, jak określił to sam Walton, pojawił się na poboczu drogi niedaleko Heber w Arizonie. Sprawa Waltona uzyskała rozgłos w środkach masowego przekazu i jest, jedynym z najlepiej, jest jednym z najlepiej znanych historii dotyczących uprowadzeń, podczas dysceptycy naukowi uważają ją za oszustwo. W 1978 roku Walton napisał książkę na temat swojego rzekomego uprowadzenia, zatytułowaną jako The Walton Experience, na podstawie której nakręcono w 1993 roku film pod tytułem Uprowadzenie. Domniemane uprowadzenie, według Waltona, jak i innych, drwali z jego brygady. 5 listopada 1975 roku pracowali oni przy pielęgnacji lasu państwowego Apache St. Graves. Obok Snowflake w Arizonie, podczas jazdy samochodem, wraz z sześcioma współpracownikami, mieli rzekomo zobaczyć obiekt w kształcie latającego spotka, unoszący się nad ziemią w odległości około 34 metrów od nich, który miał wydawać wysoko, szumiące dźwięki. Walton twierdzi, że po tym, jak wyszedł z ciężarówki i zbliżył się do obiektu, ze statku pojawił się nagle promień światła i pozbawił go przytomności. Sześciu pozostałych mężczyzn w przerażeniu miał odjechać z miejsca zdarzenia. Walton twierdzi, że osknął się w pomieszczeniu przypominający salę szpitalną, będąc obserwowanym przez trzy niskie i łyse istoty. Twierdził też, że walczył z nimi, dopóki człowiek z przywdzianym hełmem nie zaprowadził go do innego pokoju, w którym zemdlał po założeniu na niego przez trzy niskie istoty przeźroczystej plastikowej maski na jego twarzy. Walton twierdził, że nie pamięta niczego innego do czasu, innego. Do czasu pojawił się, przy, aż do czasu jak pojawił się przy autostradzie 5 dni później, podczas dylatający spodek odatywo znad niego. No i rozłos, rozgłos tej historii. W kilka dni po domniemanym porwaniu Waltona przez NOL, czyli The National Enquirer, wraz z Aerial Phenomenon Research Organization, mieli przeprowadzić zarówno na Waltonie, jak i na jego sześciu współpracownika badania wariografem, po czym The National Enquirer. Odznaczył go i jego współpracowników nagrodą w kwocie 5 tysięcy dolarów za najlepszy przypadek UFO tego roku. Walton, jego starszy brat i jego matka, zostali, opi zostali opisane, opisani przez szeryfa Hrabsta Nawajo w Arizonie jako wieloletni studenci UFO. Ufolog Jim Ledwif Ledwi wskazał, że przez pięć dni władze sądziły, że został on zamordowany przez swoich współpracowników, po czym powrócił. Wszyscy współpracownicy uczestniczący w zdarzeniu i widzieli, Yy, tak, i yy, yy, którzy widzieli statek kosmiczny, przeszli badania wariografem i przeszli je wszyscy poza jednym, w przypadku którego wynik badań był niejednoznaczny. Według sceptyków, historia ta jest przykładem oszustwa na temat UFO, promowaną przez bryskrytyczną szopkę medialną, czego skutkiem było czerpanie korzyści majątkowej przez Waltona. Badacz UFO, yy, Philip J. Klas który zgadza się, że opowieść Waltona to oszustwo, podparte rządzą zysku zidentyfikował wiele niespójności pomiędzy zeznaniami Waltona i jego współpracowników. Po zbadaniu sprawy klas twierdził, że badania wariografem były źle przeprowadzone i że Walton korzystał ze środków zaradczych przeciwko badaniom wariografem, takich jak wstrzymywanie oddechu. Dodatkowo klas odkrył, że osoba przeprowadzająca test Waltona była wcześniej zamieszana w przypadek rażącego oszustwa. Michael Shermer, pisarz zajmujący się nauką i sceptycyzmem, krytykował twierdzenia Waltona, mówiąc, uważał, że badanie wariografem nie jest wiarygodnym wyznacznikiem prawdy. Myślę, że Travis Walton nie został prowadzony przez obcych. W obu przypadkach oszukiwanie innych, jak i oszukiwanie samego siebie, są wszystkim czego potrzebujemy do zrozumienia, co tak naprawdę stało się w 1975 roku i potem. Psycholog poznawcza Susan Clancy zaproponowała hipotezę, według której Walton został zainspirowany przez film emitowany w telewizji NBC pod tytułem The Ufo Incident który został wyemitowany na dwa tygodnie przed rzekomym uprowadzeniem Waltona oraz, że udra udramatyzował wydarzenia, które rozegrały się podczas domniemanego uprowadzenia Berneya i Betty Hillów. Opowieść Waltona ma elementy wspólne z innymi historiami, które bazują na wydarzeniach przedstawionych w filmach czy telewizji. Clancy podkreśla ogólny wzrost liczby domniemanych uprowadzeń następujących po, se po seansach z wątkami UFO i cytuje wnioski Klasa, że po zobaczeniu filmu, każdy człowiek z małą wyobraźnią może nagle stać się celebrytą. <laughs> tutaj cytuję tak, jakby jej wypowiedź. Po zobaczeniu filmu, każdy człowiek z małą wyobraźnią może nagle stać się celebrytą. Podsumowując to słowami, że jednym z takich nagłych celebrytów był Travis Walton. W 1978 roku Walton napisał książkę pod tytułem The Walton Experience, szczegółowo opisującą w niej swoje wspomnienia. Stała się ona podstawą dla późniejszego filmu Fire in the Sky Paramount Pictures. Zdecydowało, że relacja Waltona była zbyt niewyraźna i podobna do innych bliskich spotkań emitowanych w telewizji, w związku z czym zatrudniono scenarzystę Tracy'ego Tormiego, który miał napisać bardziej błyskotliwą i prowokującą historię uprowadzenia. Walton okazyjnie pojawiał się w zjazdach ufologicznych, czy też w telewizji, promuje swój własny zjazd ufologiczny, nazywany jako Szczyt Skyfire. 30 lat po wydaniu książki, Walton wziął udział w te teleturnieju Moment Prawdy stacji telewizji Fox, gdzie zapytano go, czy naprawdę w listopadzie 1975 roku został prowadzony przez UFO, Odpowiedź twierdzącą na to pytanie, lecz odpowiedź ta miała być nieprawdą. O, to ciekawe, tak? 12 marca 1993 roku w dniu premiery filmu uprowadzenia Trevor Walton i Mike Rogers wystąpili w programie CNN o nazwie Larry King Live, w którym uczestniczył również Philip J. Class. Travis Walton wystąpił w audycji Joe Rogana Experience 19 stycznia 2021 roku. No i teraz pytanie jest takie, czy... Travis Walton kłamie, czy konfabuluje, czy też mówi prawdę. Ja muszę powiedzieć w ten sposób, że mm, tak po prostu mm, ciężko jest tak naprawdę ocenić, natomiast tak, e, kilka kwestii. Rzeczywiście, wariograf nie jest e, odzwierciedleniem tego, czy ktoś po prostu mówi prawdę, czy też nie. To nawet nie chodzi o to, że ktoś się przygotuje i jest w stanie oszukać wariograf, tylko kwestia tego, że po prostu badanie się o wariografie musi być naprawdę bardzo profesjonalnie przeprowadzone. Osoba, która jest po prostu pytana musi znać wcześniej pytania, co to, jest, to, to też jest szokujące. To nie jest tak, że idziesz na wariograf, dostajesz takie pytanie z nienacka. Oczywiście różnego rodzaju po prostu teleturnieje, czy też programy, one bazują na takim show, natomiast inna sprawa, jak po prostu mamy tutaj wario, badanie się o wariografie, wariograf, gdzie to zajmują się ludzie, którzy rzeczywiście są eksperymentami, a inna sprawa to są na przykład show jakieś telewizyjne, tak, czy zdradzałeś żonę, e, czy tam po prostu tutaj, tak, e, nie wiem, zabrałeś z pracy tam szefowi siadanie i tak dalej. Nie, to są takie po prostu tam, tam gdzie jest ten wariograf takich programach, to jest show, tak, czyli ja nie, nie powiem, żeby wariograf po prostu był e, miernikiem, czy, mów, czy ktoś po prostu mówi prawdę, czy też nie. Kolejna sprawa jest taka, że na pewno jeżeli człowiek zostałby poprowadzony przez UFO, to tutaj się muszę zgodzić, jeśli chodzi o Trevisa Waltona, że on by nie pamiętał Pamiętał nic, tak, że ta po prostu pamięć byłaby wykasowana. Jeżeli przyłożona została mu maseczka, czyli uzyskałby jakiś środek praktycznie tak, że straciłby tutaj um, jakby przytomność, można powiedzieć, jakby po prostu był tutaj, jakby był, był, był po prostu tak, jakby taką narkozę, można by powiedzieć mu w kwestii szpitalnej podana, tak, że w, w te stracił. Natomiast dlaczego na przykład istoty pozaziemskie nie wykasowały mu tego momentu, kiedy on tam się szarpał i tak dalej, że on to po prostu pamiętał początek tego? Dlaczego? Nie zostało po prostu wykasowane wszystko, tak? Eee, czyli on powinien zobaczyć tylko te istoty, ten statek kosmiczny, powinno go się to oślepić, i później po prostu powinien się odskoczyć kilka dni później. Dlaczego widział po prostu początek historii, a nie widział dalej, tak? Więc tutaj rzeczywiście jest wiele znaków zapytania. Natomiast, no, to, jeśli chodzi o tę historie, tak, no, rzeczywiście, tak, tak, tak to jest, jeżeli na przykład ktoś się mocno interesuje kwestią UFO, otwiera swój umysł, po prostu jest, tak, może doświadczać takich kwestii, bo bardziej jest praktycznie na to otwarty i może nawet po prostu jakby to sobie jakby sam wygenerować, tak, jakby wierzy w pewne rzeczy, w, w, w kwestie po prostu istoty pozaziemskie, w statek kosmiczny, to sam potem rzeczywiście może dopatrywać się na przykład na niebie, czy to jest statek kosmiczny, czy, czy też nie? Aczkolwiek ten przypadek był odmienny niż inne. Wiele osób się zgłaszało i deklarowało, bo rzeczywiście chcieli po prostu być cerybrytami. Natomiast pytanie też jest takie, jaki miałbym mieć tym interes, jaki po prostu tak miałbym mieć z tego korzyść. No tam była kwestia, że książka powstała i tak dalej. I dlaczego na przykład jego historia stała się bardziej słynna niż na przykład innych historii, tak? Tylko wiadomo, jeśli chodzi o zainteresowanie mediów, to ich najbardziej było interesowało, co ci tam by mieli przekazać, te istoty pozaziemskie, tak? A jeżeli on nie miał nic do przekazania, co tam te istoty, to wtedy już tak, no tylko sam moment porwania, że tam się szamotały z tymi ufolutkami, z istotami pozaziemskimi, z tą wyższą cywilizacją, potem po prostu przyłoży, przyłożyli ci maseczkę, tak? Oczywiście, no, z punktu widzenia takiego czysto ludzkiego, przez pięć dni co po prostu budził się pięć dni później, a jak jadł, jak po prostu dokonywał czynności codziennych, tak? Typu toaleta i tak dalej. Kto mu podawał wodę, jakąś kroplówkę, jedzenie? No wiadomo, to to jest znak zapytania. No więc jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, piszcie w komentarzach, czy wierzycie w tą historię, czy też nie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.